Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii rzeczy, które powinny być w Minecraft. Poprzedni odcinek pojawił się ponad 5 miesięcy temu w ramach aktualizacji biomów. Kiedy została zapowiedziana aktualizacja dla biomu pustynnego, tajgi oraz sawanny, nagrałem propozycje z rzeczami, które mogłyby tam się pojawić. Od tamtej pory serii nie tykałem. W tej chwili chciałbym wam omówić kilka ważniejszych rzeczy, zatem jeżeli was one kompletnie nie interesują, to przewincie do momentu widocznego na ekranie. Tak więc, jeżeli tu jesteś, to znaczy, że cię interesuje, co mam do powiedzenia. Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie pewne urozmaicenie tej serii. Jeżeli pamiętacie, kiedyś na kanale nagrywałem propozycje struktur, jakie mogły pojawić się w Minecraft. Od pewnego czasu chodzi mi po głowie pomysł, aby rozwinąć to o waszą kreatywność. Co mam na myśli? Ja rzucam jakimś tematem. Daję wam pewien okres czasu na przygotowanie tego, wybudowanie pewnej struktury, stworzenie może własnych tekstur i dołączenie do tego save'u tekstur packa, a wy potem przesyłacie mi screeny i save na e-maila. Wtedy powiedzmy kilka takich najlepszych propozycji ja wybieram i przedstawiam na odcinku. Powiedzmy 3, 4, 5 prac. Warunek jest jeden. Przygotowana przez was praca musi wyglądać minecraftowo. Lecz co to znaczy minecraftowo? Chodzi o to, aby pasowało to do stylu gry. Nie musi to być jakaś niesamowicie wielka budowla, bo wiadomo, taka w grze najprawdopodobniej nigdy by się nie pojawiła. No właśnie, coś co faktycznie w grze mogłoby się pojawić. Weźcie na wzór jakieś ostatnio dodane struktury, chociażby wieże pillagerów, nowy styl wiosek, czy chociażby podwodne ruiny dodane w Minecrafcie 1.13. To wszystko faktycznie wygląda minecraftowo i do gry pasuje. Na rozgrzewkę chciałbym rzucić taki luźniejszy temat. Jak pewnie wiecie, do Minecrafta 1.14 w plikach zostały dołączone tekstury wieśniaków dżunglowych oraz bagiennych. Póki co nie zapowiada się, aby na tych biomach jakiekolwiek wioski miały się pojawić, dlatego chciałbym, abyście rozpoczęli ten cykl od zaprojektowania wioski na bagnach. Największą szansę na pojawienie się na odcinku będą miały te prace, które nie wyglądają jakoś najbardziej spektakularnie, a wyglądają minecraftowo. Po prostu one muszą do gry pasować. Powiedzmy, że termin nadsyłania prac do 17 marca. Prace nadesłane po tym terminie będą miały nikłe szanse na pojawienie się w odcinku. Chciałbym również, abyście w komentarzach pisali propozycje na inne struktury, czy też rzeczy, które mogły pojawić się w Minecraft, które mógłbym budowniczym zadać i potem przedstawić to w odcinku. Oczywiście czegoś tak sztampowego jak chociażby dżunglowa wioska pisać nie musicie, bo to oczywiście będzie temat kolejnej pracy po wioskach bagiennych. Tak więc mam nadzieję, że pomysł wypali i będzie dużo ciekawych prac. A wracając do tematu dzisiejszego odcinka, moi kochani, dzisiaj chciałbym wam zaprezentować kilkadziesiąt bloków, które mogły pojawić się, a właściwie powinny pojawić się w przyszłych aktualizacjach Minecrafta. Jeżeli odcinek wam się spodoba, koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz z opinią o pomysłach, no i oczywiście subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco z tego typu filmami. Tymczasem życzę wam wszystkim miłego oglądania. Zacznijmy od trzech nowych bloków pryzmarynu. Kolumien z czarnego pryzmarynu, rzeźbionej pryzmarynowej cegły oraz rzeźbionego zwykłego pryzmarynu. Moim zdaniem bloki widoczne na ekranie są po prostu cudowne. Same kolumny chociażby z racji na to, że można je kłaść poziomo, przydałyby się niejednemu budowniczemu, w tym mnie. Rzeźbiony pryzmaryn z wizerunkiem Guardiana, świetne. Rzeźbione pryzmarynowe cegły z wizerunkiem najprawdopodobniej moba, który nigdy już w Minecraft się nie pojawi, czyli potwora oceanicznych głębin, byłby to świetny easter egg i pewnego rodzaju upamiętnienie. Mamy w grze świecącą dynię, więc czemu by nie dodać świecącego bloku melona? W tym przypadku świeciłby na czerwono, ponieważ w środku zamiast zwykłej pochodni byłaby pochodnia redstone'owa. Co by to zmieniało? Wydrążony świecący melon byłby jak redstone block, czyli zasilałby redstone. Oczywiście mógłby pełnić rolę bloku oświetleniowego i przy okazji dekoracyjnego, bo nie oszukujmy się, wygląda to świetnie. Jego siła światła byłaby nieco mniejsza od zwyczajnej pochodni. Mamy w grze blok ususzonych wodorostów, ale czemu by nie dodać bloku zwykłych wodorostów? Pełniłby on oczywiście rolę magazynową. Aktualnie, jeżeli chcemy mieć w skrzynkach dużo wodorostów, że tak powiem, nieprzetworzonych, to musimy posiadać dużo skrzynek.
Kolejna propozycja, sądzę, będzie dla was kontrowersyjna, ale cóż, mi się podoba. Co byście powiedzieli na wyroby z bloków minerałów? Pójdźmy przykładem kwarcu. Z bloków tego surowca możemy wytworzyć kolumny, bloki rzeźbione, a nawet i wygładzone. Dlaczego nie możemy tego stworzyć z pozostałych surowców? Powiedzmy złota, szmaragdu, diamentu, czy też samego żelaza. Oczywiście bloki pochodne byłyby tak samo jak w przypadku kwarców w postaci kolumien oraz bloków rzeźbionych. Tak prezentowałyby się wyroby z bloków złota. Tak z bloków szmaragdu. Tak z bloków diamentów. A tak z bloków żelaza. Oczywiście miło widziane byłyby również wyroby w postaci półbloków oraz schodków z nowych bloków. Coś, na co faktycznie czekam od bardzo dawna w grze i mam nadzieję, że w końcu się doczekam. Mamy w grze zwyczajny sandstone z czerwonego piachu oraz ze zwykłego. Zatem dlaczego by nie dodać soul sandstone'a, czyli piaskowca z piasku dusz? Oprócz tego, że zyskalibyśmy kolejny piękny blok i to w kolorystyce brązowej, ponieważ w grze nie ma zbyt wielu brązowych bloków, to i sam soul sand zyskałby kolejne zastosowanie. Z piaskowca dusz, bo najprawdopodobniej tak nazywałby się on po polsku, moglibyśmy wytworzyć jeszcze wariant wygładzony oraz rzeźbiony z wizerunkiem Gasta. Coś pięknego. Filary z glazurowanej terakoty. Na obrazku widzicie wariant czarny. Wyglądałby on niesamowicie, gdybyśmy w grze mieli z pozostałych 16 rodzajów glazurowanej terakoty warianty filarów. Ja byłbym w tej kwestii spełniony. Na obrazku możecie zaobserwować koncepcyjny wygląd takiego filaru oraz jego zastosowanie. Kamienne wyroby z diorytu, andezytu i granitu. W tym przypadku miałyby być to filary, cegły oraz ich pochodne w postaci półbloków i schodków. Kilka przykładowych zastosowań. Jak to nikt nigdy nie powiedział, w Minecrafcie nigdy zbyt wiele świecących bloków. W tym przypadku, gdyby to powiedzenie istniało, sprawdziłoby się idealnie. Drewniane lampiony. Sprawdziłyby się idealnie chociażby w drewnianych pomieszczeniach. Ja w moich drewnianych budowlach, powiem szczerze, mam często problem, czym to oświetlić, aby wyglądało to jak najlepiej. Gdybym takie lampiony miał w Minecrafcie, myślę, że taki problem zostałby zażegnany. Co byście powiedzieli na blok bruku? Ale nie, nie chodzi mi o ten blok cobblestone'a, który wszyscy dobrze znamy, ale ten faktycznie wyglądający ładnie blok bruku. Na pierwszy rzut oka, tak jak na przedstawionym obrazku, mógłby on przypominać kamienne cegły, ale nie. Taki blok idealnie sprawdziłby się jako ścieżka, chociażby w takiej wiosce. Jeżeli chodzi o możliwość pozyskania tego, miałbym pomysł taki, aby w craftingu 2x2 układać 4 sztuki zwykłego cobblestone'a i otrzymywać te wersje wygładzone, że tak powiem. I na sam koniec zostawiłem zamszony kamień. Mamy w grze przecież kamienne cegły i mają wariant zamszony. Mamy cobblestone, ma wariant zamszony. Mamy kamień, no właśnie, i ten zamszonego wariantu nie ma. Na przedstawionej koncepcji tak miałby on wyglądać. Powiem szczerze, bardzo bym tego chciał w Minecraft. Idealnie wpasowywałoby się w klimat chociażby dżunglowy. Wiadomo, że na tym biomie często tworzą się płaskie góry, a wręcz klify. Na takich klifach randomowo generowane bloki zamszonego kamienia byłyby idealne. Po rozbiciu zwykłym kilofem oczywiście otrzymywalibyśmy zwykły mossy cobblestone, ale używając kilofu z zaklęciem Silk Touch moglibyśmy je wydobyć w całości. Oczywiście tutaj mogłaby służyć mechanika, którą mamy w Minecraft do wytwarzania mossy cobblestone'a czy zamszonych cegieł, a mianowicie połączenie bloku z lianami. Jednak wydobycie tego kilofem z zaklęciem Silk Touch wydaje się być najbardziej optymalne i chyba najtańsze. Dobrze, moi kochani, wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że powrót do serii wam się spodobał. Napiszcie koniecznie w komentarzu, który blok chcielibyście w grze najbardziej. Z oczywistych względów nie mogę zrobić w prawym górnym rogu ankiety, ponieważ tam mam jedynie 5 slotów, a jak wiadomo w odcinku tych bloków było troszkę więcej.
Jeśli chodzi o mnie, no cóż, moją opinię poznaliście oglądając ten odcinek, ponieważ szukając wszystkich bloków na internecie, głównie na Reddicie, sugerowałem się własną opinią. Widzę propozycję, myślę sobie, o, to pasowałoby do Minecrafta, i zapisywałem, dzięki czemu wy poznaliście w pewnym sensie moją opinię na temat bloków, które ja chciałbym w grze. Niemniej jednak jestem bardzo ciekaw waszej opinii. Jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, aby więcej osób mogło obejrzeć ten odcinek. No i pamiętajcie o nadsyłaniu prac z propozycją na wygląd wioski na bagnach. Mam nadzieję, że już wkrótce będę mógł wam zaprezentować odcinek z powiedzmy 3, 4 lub nawet 5 najlepszymi propozycjami na wioskę na bagnach. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem. Cześć!